Historia płacenia to pasjonująca opowieść. Trudno uwierzyć, ale w czasach starożytnych, nazwijmy te ery płatności jako 1.0, nie istniał pieniądz. Obowiązywał handel wymienny. Ale wraz ze wzrostem mobilności ludzi i rozwojem handlu pojawiły się monety, które bili poszczególni władcy. Ich wartość była zwykle związana z wartością kruszcu, z którego były wytwarzane. Szybkim ruchem pionka przechodzimy do ery płatności 2.0, czyli banknotów. Pieniądze papierowe po raz pierwszy pojawiły się w Chinach w X wieku. Były wymienialne na kruszec, a ich ważność była ograniczona do 3 lat. Europejską kolebką pieniądza papierowego stała się Szwecja. W 1668 roku powstał szwedzki bank państwowy, w którym Szwedzi mogli deponować swoje monety. W zamian bank wydawał im pokwitowania, które w każdej chwili mogli wymienić na miedź. Kolejnym przełomem w historii płacenia, nazwijmy to erą płatności 3.0, jest pojawienie się kart płatniczych. Pierwsze karty pojawiły się w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku. Stanowiły upoważnienie do odebrania zamówionego towaru i zapisania kredytu zamiast zapłaty. Nieco ponad 10 lat temu pojawiły się w Polsce karty zbliżeniowe, a dziś coraz częściej płacimy smartfonem lub zegarkiem. A jaka będzie przyszłość płacenia, czyli płatności 4.0? Inteligentny sklep. Wystarczy przypiąć kartę płatniczą do aplikacji mobilnej sklepu, który umożliwia płatności automatyczne i nie trzeba nawet wyjmować karty czy telefonu, żeby zapłacić. Bankomat biometryczny. To, że możemy płacić lub wypłacać pieniądze bez karty, posługując się smartfonem lub smartwatchem, nie jest już niczym dziwnym, ale coraz popularniejsze stają się transakcje zatwierdzane biometrycznie przez odcisk palca. Nie muszę mieć przy sobie nic do płacenia, to ja jestem kluczem do moich pieniędzy. Okulary VR i płacenie okiem. Świat gier komputerowych coraz bardziej przypomina równoległą rzeczywistość. To właśnie w grach testowane są najnowsze technologie płatnicze, na przykład płacenie okiem. Zatrzymuję przez kilka sekund źrenicę na części ekranu, która jest wirtualnym sklepem, i potwierdzam transakcję. Lodówka, która sama będzie zamawiała zakupy. Pusta lodówka? Dziś jeszcze sami musimy myśleć, jak ją napełnić. Ale to już nie potrwa długo. Najdalej za kilka lat do powszechnego użytku wejdą technologie, które pozwolą lodówce samodzielnie zamawiać towary w sklepie internetowym, zgodnie z naszymi ustawieniami. A my tylko musimy mieć pieniądze na koncie, żeby za to zapłacić. Tak naprawdę świat płatności zmierza do tego, że nie będziemy potrzebowali żadnego przedmiotu, żeby zapłacić za zakupy. Wystarczą nasze cechy biometryczne, które będą pomostem między sklepem a źródłem pieniądza.